Jesienią ubiegłego roku przy jednym z suwalskich lokali doszło do pobicia. Dwaj mężczyźni, 40-letni suwałczanin i 35-letni mieszkaniec Gołdapi dopuścili się haniebnego ataku na tle rasowym. Do sądu został skierowany już akt oskarżenia, informuje prokurator Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Postępowanie w tej sprawie prowadziła jednostka rejonowa w Sejnach. Ustalono, że w październikową noc Polacy obrzucili napotkanego obcokrajowca obelgami, nawiązującymi do jego przynależności rasowej. Na wyzwiskach jednak nie poprzestali. W ruch poszły pięści, które spadały na twarz i głowę zaatakowanego Albańczyka. Występujący w duecie sprawcy również popychali i dusili swą ofiarę. Mężczyzna odniósł istotne obrażenia. Złamano mu nos, stracił ząb, doznał innych urazów głowy, a także pleców i rąk. Obaj rasiści staną teraz przed sądem. Za napaść z takim skutkiem każdemu z nich grozi pięcioletnia odsiadka.